Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Obecnie w kilku słowach podsumujemy lekcję szóstą, która mówiła o zwycięstwie nad złymi mocami. Tekst pamięciowy, myśl przewodnia, a w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. W Chrystusie mamy zwycięstwo nad wszelkimi mocami, które nas uciskają. Jak wiemy, ludzkość poddała się pod władzę szatana. W raju Ewa, usłuchawszy zapewnienia szatana, że zerwanie owocu zakazanego przyniesie jej lepsze doświadczenie, że będzie jako Bóg, znający dobro i zło, poniosła sromotną klęskę. Klęska, która doprowadziła do niewyobrażalnego cierpienia i tragedii, która stała się lawiną różnych nieszczęść, które spadły na ludzkość. Pierwszym wielkim nieszczęściem była śmierć Abla. Kain zabił Abla. Szatan pokazał prawdziwą moc, prawdziwe oblicze swoje, do czego jest zdolny, i moce szatańskie, moce upadłych aniołów chcą nas pokonać, chcą nas zniszczyć i chcą nas zabić, abyśmy nie wrócili z powrotem myślami do naszego Boga, nie chcieli odnieść zwycięstwa. Jedna, jedyna istota w historii świata zwyciężyła szatana. Wszyscy ludzie, którzy żyli, żyją i będą żyli, zostali pokonani. Ty, ja i każdy z nas osobna został pokonany przez szatana. Z uwagi na to, że chcieliśmy walczyć własną siłą, własną mocą. Szatan jest duchem. I my nie jesteśmy jako ludzie istotami duchowymi, dlatego też z góry jesteśmy skazani na porażkę. Jezus Chrystus, jako jedyna istota ludzka, Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami, nazwę Jego Bóg z nami, Emanuel, jako jedyna istota pokonał szatana. Chrystus powiedział wyraźnie, idzie książę tego świata, a we mnie nie ma nic. Kiedy Chrystus umierał, nie prosił Boga o odpuszczenie swoich grzechów. Prosił Boga o odpuszczenie, żeby Bóg odpuścił tym ludziom, którzy Go prześladowali, którzy Go krzyżowali. Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Ludzie zazwyczaj w godzinę śmierci proszą Boga o odpuszczenie swoich grzechów. Chrystus nie miał żadnego grzechu i dokonał wspaniałego zwycięstwa. I Chrystus chce nam udzielić swojej mocy. Mocy nad zwycięstwem. Tak więc Chrystus przez swoją śmierć i swoje zmartwychwstanie odniósł wspaniałe zwycięstwo nad siłami zła, władzami, które są przeciwne Bogu. I tak samo i my, którzy chcemy odnieść zwycięstwo nad grzechem, chcemy żyć tak, jak Pan Bóg przykazał, być uczniami Chrystusa, iść z Nim, gdziekolwiek On idzie, my też możemy odnieść to zwycięstwo. Ale jeżeli poddamy się Bogu. W liście do Rzymian, 8 rozdział i od 26. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Duch Święty
jest tym, tą boską istotą, która wstawia się za świętymi, wstawia się za chrześcijanami, którzy chcą iść za Chrystusem, którzy starają się oddalić serce swoje Chrystusowi. Duch, duszę i ciało oddali Chrystusowi, aby Chrystus panował w nich. I Duch Święty wspiera ich. I jest tą istotą, jest pośrednikiem, jest wspomożycielem, który pomaga nam w naszych modlitwach, w naszym życiu i współdziała z nami. Współdziała, abyśmy osiągnęli wspaniałe zwycięstwo. Aby, tak jak tutaj apostoł Paweł kończy ten rozdział, mówi, żeby nic nas, nikt ani nic, nie mogło odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Szatan chce nas odłączyć od miłości Bożej. Ale jest wspaniała nadzieja zwycięstwa, że z Chrystusem możemy odnieść wspaniałe zwycięstwo. Szatan w liście Piotra jest przedstawiony jako lew ryczący, chodzący koło nas, szukający, chcący, aby nas pochłonąć, zjeść. To samo, co Bóg powiedział Kainowi, kiedy Kain miał smutną twarz z uwagi na to, że Bóg nie zaakceptował jego ofiary i rzekł Pan do Kaina: czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś dobrze czynił. A jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech, kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. U drzwi czyha grzech, kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. To, czy wpuścimy grzech, od nas zależy. Ten ruch klamki otwierający drzwi, to jest mój ruch. Szatan nie ma mocy wejść do nas. My wpuszczamy go do naszego serca i wtedy jest bardzo trudno wyrzucić go. O własnej mocy nie jesteśmy w stanie wyrzucić go. Jedynie Bóg, który jest duchem, potrafi wypędzić szatana. W Piśmie Świętym, kiedy Chrystus chodził po ziemi, dał uczniom swoim moc wypędzania duchów. I to było bardzo interesujące, że uczniowie cieszyli się, że chodząc, głosząc Ewangelię, dana im została tak wielka moc, że mogą nieczyste duchy wypędzać z ludzi. Są im podległe. Chrystus powiedział: widziałem, jak szatan, niby błyskawica, spadł z nieba. Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach, skorpionach, po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a wam to nic nie zaszkodzi. Jeżeli będziemy połączeni z naszym Zbawicielem, żadna moc nam nie przeszkodzi. Nic nas nie wyrwie, nic ani nikt, nic nas nie wyrwie od miłości Bożej, od naszego Boga. Jakiekolwiek teorie, idee, jakiekolwiek ludzie różnych pokrojów, wielkich, mniejszych, którzy starają się z różnych stron skierować nasz wzrok na nich, na różne idee, na różne pomysły. Lecz jeśli nasz wzrok będzie utkwiony w naszego Zbawiciela, to będziemy na bardzo dobrym kierunku. Wypędzenie demonów, złych duchów z ludzi, uzdrawianie jest wspaniałym darem Ducha Świętego. Wspaniałym. Każdy by może chciał z nich. Ja bym też chciał mieć takie wspaniały dar uzdrawiania, wypędzania nieczystych duchów. Lecz Chrystus podaje bardzo ciekawą prawdę w 20 wierszu. Wszakże nie z tego się radujcie, iż duchy są wam podległe. Radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. To jest wielka radość.
nie z powodu darów duchowych, które masz. Te dary przeminą, ale najważniejszą jest to, że jesteś zapisany w księgach żywota baranka. Że twoje miejsce jest w Królestwie Niebieskim. Tam będziesz ze swoim Zbawicielem po wieki wieczne. Z tego się raduj. To jest powód do radości. Że przyjdzie ten wspaniały dzień, kiedy Chrystus przyjdzie w wielkiej chwale i powie tobie: sługo mój, byłeś wierny w małych rzeczach, wejdź do radości Pana swego. Wejdź do domu Ojca mojego. Czyż nie wspaniałe słowa usłyszeć to? W Dziejach Apostolskich mamy też i szereg przykładów, kiedy apostołowie też odnosili zwycięstwo nad siłami zła, nad różnego rodzaju nieszczęściami, nad demonami, nad ludźmi opętanymi przez demonów. Odnosili wspaniałe zwycięstwo, ale przede wszystkim kierowali ludzi do Jezusa Chrystusa. Tam szukaj zbawienia. Bądź Jego uczniem. Daj się ochrzcić i stań się Jego uczniem. Na zakończenie mamy bardzo ciekawą myśl, że nasze myśli muszą być przede wszystkim skierowane na wielkość i potęgę Boga. Nie możemy mówić, zbyt wiele mówić, myśleć o mocy szatana. Nie możemy powiedzieć: o jejku, jakim słaby. O jejku, szatan mnie tak maltretuje. O jejku, ale szatan rządzi na tym świecie. I tak cały czas o szatanie, szatanie. Wiedzmy, że wszystko jest pod boską kontrolą. Nie wychwalajmy uczynków szatana. Wychwalajmy dobre uczynki. Kiedy otworzymy telewizor, prasę, tam są cały czas uczynki szatana. Ludzie koncentrują się na tych uczynkach szatana. Uczynki dobre wręcz nie istnieją, jakieś dobre uczynki. Cały czas te złe, morderstwa, grabieże, nieszczęścia, tornada, to jest na pierwszym miejscu. Czym więcej nieszczęścia, tym więcej krwi, tym ładniejszy program się wydaje. Lecz nasze myśli powinny wywyższać Boga potęgę, Bożą miłość. Powinniśmy oglądać wspaniałe filmy obrazujące potęgę wszechświata, potęgę twórczej myśli Bożej. Jak Bóg to wszystko stworzył, jak najdrobniejsze komórki, najdrobniejsze istoty ziemskie, komórki, jakieś pantofelki, jakieś bakterie są tak perfekcyjnie stworzone przez Boga, że dzieło świadczy o Stwórcy. I takie filmy oglądajmy w pełen podziwu. Ostatnio oglądałem o jakiejś pantofelku, taki maleńki, można powiedzieć, bakterii, która zadziwia. Jest coś niesamowitego. Tyle informacji jest tam w jądrze komórkowym zebrane, jakby 30 tomów encyklopedii Britannica. To jest niewyobrażalne. 30 tomów potężnego dzieła. Tak jak 30 Biblii. Tam jest różnych informacji. Kiedy człowiek przypatrzy się temu małemu światu, mikroskopijnemu światu i temu potężnemu światu, to będzie wychwalał Boga, który ma olbrzymią potęgę. Popatrzmy na nasze Słońce. Niewyobrażalna potęga. Bóg nad tym panuje. Nie zapominajmy, że są jeszcze Słońca, gwiazdy potężniejsze od naszego Słońca, które przewyższają miliony razy nasze Słońce. I tak potężny jest nasz Bóg, że skłania się do każdego z nas. Chce nam pomóc. Chce panować w naszym życiu. Dlatego też otwórzmy nasze serce na
przyjęcie Ojca, Syna i Ducha Świętego, aby oni weszli do naszych serc, tak jak w Apokalipsie świętego Jana jest zapisane, 3 rozdział. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. W poprzednich wersetach czytaliśmy, że grzech też czyha u drzwi. Chrystus też stoi u drzwi i kołacze. Kogo chcesz wpuścić do swojego serca? Kto ma panować w twoim sercu? Dobro czy zło? Jeśli usłyszysz głos mój, otworzysz drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerza, on ze mną. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie. Poprzez wprowadzenie do naszego serca Jezusa Chrystusa odnosisz zwycięstwo. Poprzez wprowadzenie grzechu, szatana do swojego serca przegrywasz, odnosisz porażkę, ponosisz porażkę. Co chcesz osiągnąć w swoim życiu? Zwycięstwo czy porażkę? Chcesz być przegrany czy zwycięski? Chcesz zwycięsko dobiec do mety czy poddać się, zejść i oddać się w ręce szatana? Masz, szatanie, jestem twój. Podpisuję, cyrograf, kłaniam ci się. Jest oczywiście smutną rzeczą, że wiele osób świadomych czy nieświadomie dokonuje tego aktu skruchy i poddania się szatanowi. Są to osoby przegrane życiowo. Nie tylko życiowo, ale wiecznie przegrane. Tak więc uczyńmy Jezusa Chrystusa swoim Panem, nie tylko Zbawicielem, ale swoim Panem, aby panował w naszym życiu. Abyśmy mogli osiągnąć zwycięstwo nad wszelkiego rodzaju złymi mocami, które starają się nas pokonać. Niech nas wszystkich, niech was i mnie Pan Bóg błogosławi. Amen. Dziękuję.